Czasami człowieka bierze taka nieodparta chęć kupienia komputera retro, ale wiecie, takiego naprawdę retro, na wypasie, na przykład komputera ZX Spectrum. Oczywiście człowiek taki, jak spojrzy na ceny i stan oryginałów na aukcjach, to złapie się za głowę, szczególnie jakby chciał coś więcej niż najstarszego prostego gumiaka. Ale na szczęście w przypadku Spektrusiów mamy tą dobrą sytuację, że społeczność fanów lubuje się wręcz w produkcji ich współczesnych, rozwojowych klonów. Jest tylko jeden problem. Na większość z nich trzeba czekać po zakupie miesiącami, a nawet latami, a część z nich dostajemy tylko jako gołą płytę główną. Taki zakup to dopiero początek zakupów. A co jeśli byśmy chcieli po prostu kupić taki komputer w sposób nowoczesny, od ręki, z dokumentacją i w zestawie, który będzie działać bez dokupywania miliona akcesoriów? Okazuje się, że mamy taką możliwość i to wiecie gdzie? U nas w Polsce. Cześć, tu Bork Retrogralnia, a dzisiaj pierwszy rzut oka na zestaw ZX Spectrum Neo, Spectruma dla normalnego człowieka. Ale zanim Wam o nim opowiem, wiadomość od naszego partnera PCBWay. PCBWay to firma dostawca wszelakich usług i produktów związanych z projektowaniem i wykonywaniem customowych płytek PCB, ale także ich montażem i składaniem w gotowy do sprzedaży produkt. Jeśli zarejestrujecie się na stronie PCBWay.com, otrzymacie kupon na $5, który wystarczy Wam na opłacenie produkcji 5 sztuk płytek PCB, a możecie mi uwierzyć, możecie za ich pomocą wykonać w ten sposób masę dodatków do maszyn 8 i 16-bitowych, w tym do samego Commodorka, Atari czy nawet Spectruma, co wielokrotnie już Wam na filmach pokazywałem. Polecam więc firmę PCBWay i jej ofertę Waszej uwadze, a my wracamy do tematu odcinka. Bardzo lubię komputery ZX Spectrum. Za młodu co prawda takiego nie posiadałem, ale jego klon Timex był pierwszą maszyną, pierwszym komputerem, z jakim miałem do czynienia, gdy będąc siedmioklasistą brałem udział w kursie programowania w Basicu, jaki prowadził społecznie mój przyszły nauczyciel informatyki z naszego rawickiego liceum. Nic więc dziwnego, że mam teraz w szafie sporo maszyn z tej stajni. Nie da się jednak ukryć, że stare Spectrusie są problematyczne. Raz, że mega trudno je dostać, dwa, że są dość zawodne. W każdym posiadanym przeze mnie ZX-ie musiałem coś naprawić. Czy to wymienić membranę klawiatury, zmienić spaloną pamięć, wymienić tranzystor do obsługi toru wideo, czy wysłać w ogóle Spectruma do specjalisty, kiedy padł mi zupełnie. A zapomniałem jeszcze o modach HV, tabelkach, interfejsach SD i całej masie rzeczy, jakie należy mieć, kupić, zrobić, żeby móc używać tego komputera wygodnie, w nowoczesny sposób. Dlatego też w pewnym momencie zapragnąłem kupić coś nowszego, co mi się nie zjara po kilku godzinach używania i będzie mieć wszystkie udogodnienia współczesnego świata. Mój wybór padł wtedy na ZX Omni 128 HQ, fajnego klona, na którego po zakupie czeka się tylko pół roku, no może rok. I takowego kupiłem i czekałem w sumie tylko 5 miesięcy. Doczekałem się i muszę powiedzieć, że generalnie byłem z niego zadowolony. Ten komputer jednak nie jest pozbawiony wad. Raz, trzeba na niego długo czekać. Dwa, jest bardzo nieintuicyjny w konfiguracji. Trzy, nie ma aktualnej dokumentacji do niego, a to, co możemy znaleźć, wprowadza często w błąd. Cztery, żeby dowiedzieć się, co tak naprawdę ten sprzęt potrafi, co jest tak naprawdę na płycie głównej, jak włączyć niektóre opcje, musiałem się pytać o to twórcę mailowo. Dlatego też z ogromną radością przyjąłem pojawienie się na rynku, czy wówczas jeszcze zapowiedzi pojawienia się na rynku tego komputera ZX Spectrum Neo, który adresował wszystkie moje oczekiwania, jeśli idzie o współczesnego klona dowolnego retro komputera, nawet nie tylko komputera ZX Spectrum. Jeszcze z większą radością przyjąłem informację, że takowy dostanę do pokazania, do recenzji i do testów od jego producenta Łukasza, osoby stojącej za inicjatywą Mumio ZX Spectrum Devices. Jako że wiem, że ten film będzie całkiem długi, to powiem Wam, co Was czeka. Zaraz opowiem ogólnie, z czym mamy do czynienia. Później zrobimy unboxing, następnie potestujemy komputer, pokazując na początku różne opcje konfiguracyjne,
potem włączymy kilka demek, a na końcu zajrzymy pod maskę tego sprzętu. No to zaczynamy od wyjaśnienia, z czym mamy tutaj do czynienia. ZX Spectrum Neo to współczesna, tutaj Łukasz używa słowa rekonstrukcja, ale ja osobiście wolę używać słowa implementacja maszyn produkowanych w latach 80. i na początku lat 90. To jest ZX Spectruma 48, 128, plus 2, plus 3 oraz ich wschodniego klona o zwiększonych możliwościach Pentagona wraz z możliwością zwiększania prędkości procesora i używania szeregu wbudowanych rozszerzeń, jakie powstały wśród fanów komputera przez te lata jego użytkowania. ZX Spectrum został stworzony z użyciem open source'owego projektu Sisyph 512. Płyta główna tego projektu oparta jest o użycie oryginalnego procesora Zilog Z80 i oryginalnego układu dźwiękowego AY8910 oraz układ programowalny CPLD, w którym siedzi cała logika komputera, w sumie nawet nie jednego komputera oraz wielu rozszerzeń, na przykład rozszerzenia karty graficznej Spectruma ULA+. Tak, wiem, że w ULI nie siedzi tylko karta graficzna, ale większość logiki tego komputera, ale w tym przypadku mówimy tutaj o grafice. Maszyna używa też współczesnych kości RAM i ROM. Przy okazji obu mamy po pół megabajta. Sporo RAMu jak na ZX-a. Maszyna ta potrafi działać w trzech głównych trybach. ZX-a 48, ZX-a 128, ZX-a plus 3 oraz Pentagona, ale też eksperymentalnie w trybach działania jako ZX80 lub ZX81, czyli wcześniejszych komputerów Sinclaira. Jeśli idzie o tak zwane udogodnienia, w środku znajdziemy czytnik kart SD, system operacyjny EXDOS, którego nazwę często wymawiam błędnie jako EXDOS, oraz układ Bluetooth. Sama płyta ma także inne możliwości, na przykład podpięcia monitora EGA, włożenia dodatkowej karty Wi-Fi, dodatkowej karty dźwiękowej, podłączenia klawiatury PC-towej, ma też wyjścia GPIO, ale to są takie rzeczy, które bym powiedział są w tym momencie dodatkowe, troszkę na później. Dobrze, dosyć już tego gadania, czas na rozpakowanie zestawu. I tak właśnie prezentuje się pudełko ZX Spectrum. No, na pierwszy rzut oka można powiedzieć, że nawiązuje bardzo, ale to bardzo mocno do oryginalnego opakowania od tego komputera, przynajmniej od pewnych rodzajów tego opakowania. Natomiast z drugiej strony mamy bardzo ładnie wyjaśnione How to set up your ZX Personal Computer. Rzuciłem sobie okiem do internetu i tak, rzeczywiście tak tyły pudełek do Spectruma wyglądały. Także jest tutaj, że tak powiem, ta reprodukcja naprawdę dobrze zrobiona. Jedyna informacja, która jest tutaj z boku, pewnie różni się od oryginału, a jest to informacja, że jest to właśnie replika pudełka, a nie oryginał. No i że została wykonana przez ZX Spectrum Mumio Devices w Polsce. Także produkt tu jest polski. Dobra, zajrzyjmy do środka. Ok, ja to pudełko już otwierałem, także tutaj nie jestem zadziwiony za bardzo. Ja generalnie narzekałem przy komputerze ZX Omni, że w ogóle było z nim dużo kłopotu z konfiguracją, z używaniem, bo nie było takiej instrukcji. Natomiast tutaj taka instrukcja się znajduje i jest wykonana naprawdę na grubym, kredowym papierze. W tej instrukcji możemy znaleźć pewne informacje, taki list powitalny z informacją, czym jest ten komputer i do czego on tak naprawdę ma służyć, spis treści, budowę komputera, rozpisane wszystkie porty, opisane informacje o tym, co należy zrobić po jego uruchomieniu, tak zwane pierwsze kroki. Jest tutaj opisany sposób obsługi browsera, także jest tutaj napisane, jak wejść do samego konfiguratora, samego komputera, który znajduje się w środeczku. Opisany jest dyskowy system operacyjny, ale mamy też tutaj na przykład informację, jak korzystać z Basica, z tego spektrumowego Basica, jak napisać prosty program. Mamy spis komend DOS-u, które są rozszerzeniem Basica, a następnie informacje, jak uruchamiać gry z karty SD,
z prawdziwego magnetofonu za pomocą smartfona przez Bluetooth. Mamy też opisane dokładnie całe menu Sisyph 512. Sisyph 512 to jest, jak wspominałem, ta płyta główna, która siedzi tutaj w tym spektrumie. No i tu jest wszystko po kolei opisane, co można z tego komputera dzięki tej konfiguracji wyciągnąć. Jest też opis płyty głównej oraz co możemy dodatkowo sobie do tej płyty głównej wrzucić. Także opis zworek, różnych wyjść, no jest tego tutaj naprawdę bardzo dużo. Na końcu mamy jeszcze organizację pamięci RAM, tej podstawowej rozszerzonej, oraz kilka przydatnych informacji o stworzeniu programu AutoStart. No i też się dowiadujemy, że możemy uruchomić tutaj ten komputer także w trybie eksperymentalnym ZX80 i 81. No i na końcu ciekawa tabelka, porównanie komputerów ZX Spectrum 48, 128 plus 3, no i tego Neo, który tutaj będziemy sobie testować. Tak, tutaj jest informacja, co dokładnie w tym komputerze się znajduje. No i oczywiście na końcu, kto jest autorem czego, jeśli chodzi o ten komputer, ten cały projekt. I to jest bardzo fajna sprawa, że mamy tutaj instrukcję obsługi, ale zajrzyjmy do samego pudełka. Zdejmijmy tą gąbeczkę. Sami widzicie. Takiego właśnie czegoś oczekuje się, kupując komputer za 1000 zł retro. Dokładnie czegoś takiego. No moje oczy cieszą się tym widokiem. Przede wszystkim mamy komputer w czarnej obudowie. To są współcześnie produkowane obudowy, współcześnie produkowane klawiaturki. Jedyna rzecz, jaka jest chyba tutaj modyfikowana, to jest, podejrzewam, wycięcie tutaj na kartę SD z boku. Z tyłu mamy porty komputera, zasilanie, port rozszerzeń, przycisk reset i przycisk menu, wyjście audio, wejście na magnetofon, port joysticka, no i port audio wideo, ale o tym jeszcze pewnie powiem później, jak już będę pokazywał komputer dokładnie. A teraz pokażę, co mamy w pudełku. A w pudełeczku mamy zasilacz. Zasilacz to bardzo ważna sprawa w komputerach Spectrum. Zasilacz jest tutaj 9V, 1A. Do tego zasilacza jest taka fajna przedłużka z włącznikiem. Komputery Spectrum, te małe, nie mają osobnego włącznika, także posiadanie włącznika tutaj, no to jest ważna rzecz. To trzeba mieć, żeby wygodnie używać. Dodatkowo mamy dwa kabelki audio wideo. W takim standardzie, z tego co kojarzę, Segi Mega Drive 2. Jeden to jest zwykły kabel wideo z wyjściem kompozytowym i audio. Drugi to jest kabel z kart i dzięki niemu możemy podłączyć już spektruma za pomocą sygnału RGB, czyli sygnału kolorowego wysokiej jakości, do jakiegoś tam monitora, telewizora czy upscalera, jak ja to robię. Tutaj świetna sprawa, bardzo mi się podoba. Ideą tego całego komputera jest, jak mówi jego twórca tego komputera, raczej tego zestawu, jest to, żeby ten zestaw był gotowy do używania out of the box. I jak najbardziej out of the box znajdziemy też tutaj taki oto joysticzek. To jest taki chiński joystick, klon joysticka do Atari VCS, klikający. Prawdopodobnie nie jest to najlepszy joystick na świecie, ale na początek, jeśli się nie ma żadnego innego joysticka, to jest bardzo wygodna sprawa, bo musicie pamiętać, że dużo ludzi, kupując takie sprzęty, może nie mieć joysticka innego retro, a zakup joysticka w dzisiejszych czasach to nie jest taka prosta i oczywista sprawa. Tu mamy narzędzia, które pomagają nam w używaniu komputera, w którym znajduje się karta SD, także mamy do tej karty microSD przejściówkę na duże SD i przejściówkę na USB. No wygodna sprawa. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o samo pudełeczko. Podejrzewam, że większość z Was już komputer ZX Spectrum kiedyś tam widziała, ale dla tych, którzy nie widzieli, małe przypomnienie, tak właśnie wygląda Spectrum w tej swojej podstawowej pierwszej wersji. ZX Spectrum z gumową klawiaturą, z tęczą w logo. Tutaj tył komputera, wiem, że się troszkę powtarzam, ale powiem jeszcze raz, jakie tutaj porty możemy znaleźć. Port zasilania,
9-woltowy, obok porta właściwie szynę rozszerzeń, tu się podłącza całą masę różnych ciekawych rozszerzeń. No część z nich jest w tym momencie Wam niepotrzebna, bo dużo rzeczy jest w tym komputerze w środku. Obok mamy dwa przyciski, przycisk do resetowania komputera i przycisk Magic, który wywołuje menu. Muszę tak spojrzeć z tej strony, żeby Wam powiedzieć, który jest który. To jest przycisk menu, a to jest przycisk resetu. Z tej strony pamiętam. Obok znajduje się wyjście dźwięku, jest to wyjście stereo. Obok znajduje się port wejścia, wyjścia magnetofonu. I w sumie nie wiem, jak to jest tutaj to do końca zorganizowane, bo w oryginalnym spektrumie tak naprawdę na jednym porcie było i wyjście dźwięku z magnetofonu. No w każdym razie tutaj możemy podłączyć wejście z magnetofonu, żeby wgrywać tutaj programy bezpośrednio z kaseciaka, jak to się drzewiej robiło. Tutaj mamy złącze DB9, jest to złącze przeznaczone do podłączania joysticków. To złącze jest w standardzie, z tego co czytałem, Sega Mega Drive 6-przyciskowej, co powoduje, że możemy tutaj podłączać pady od Sega Mega Drive, od Sega Master System, a także oczywiście zwykłe joysticki retro, takie do Atari, do Commodorka, do Amigi, bardzo uniwersalne złącze. Ostatnie złącze to jest Mini Dini, to jest złącze w standardzie Sega Mega Drive Mini. To jest złącze audio-video, na którym mamy zarówno sygnał kompozytowy, jak i sygnał RGB. I za pomocą tego złącza i kabli, jakie otrzymujemy w zestawie, możemy podłączyć ten komputer do szeregu różnych urządzeń odtwarzających obraz i dźwięk. Ostatnia rzecz, jaka jest tutaj do pokazania, to jest wyjście na kartę SD, które jest tutaj ewidentnie dorobione i to jest jedyna problematyczna rzecz w tym komputerze, jeśli chodzi o budowę, bo tutaj tej karty SD za nic nie wyciągniecie rękami. Możecie ją wyciągnąć pensetą albo na przykład jak ja szczypcami. Złącze jest takie wsuwane, bez sprężynki, także możecie sobie to spokojnie wyciągnąć, włożyć za pomocą zwykłej pensety. To tyle unboxingu, chyba teraz czas na podłączanie tego komputera i sprawdzanie, co on potrafi. Uruchommy naszego spektruma. Musimy podłączyć kabel audio-video. Podłączmy sobie joystick, który jest dołączony do zestawu. I ostatnie to jest zasilanie. Mamy wszystkie trzy rzeczy podłączone. Ja ten komputerek podłączyłem do mojego Grabera ODV, który tutaj widzicie, ODV GBSC. Czyli mam podłączone to przez port RGB. I co? No i pozostaje nam tylko uruchomić komputer z tutaj włącznika. Startuje Exodus. I komputer uruchomiony. Bardzo ładnie. No i okej, okay, no i możemy działać. Zaczniemy od może menu samego komputera, samego Sisypha 512. Tym menu możemy sterować za pomocą joysticka, ewentualnie kursorami. Oczywiście joystickiem jest znacznie wygodniej. Tutaj możemy zmieniać prędkość działania komputera, czyli 0,5 MHz, standardowe, 4,4 MHz, 5,2 MHz, no i 7 MHz, a nawet 14 MHz. Standardowy komputer miał prędkość 3,5 MHz i większość gier i programów przeznaczona jest właśnie dla takiej prędkości. Druga opcja w menu to zmiana tego, jaki komputer tak naprawdę emulujemy. Mamy tutaj wybrany komputer 3+E, ale zaczniemy może od początku. Pierwszym komputerem jest komputer ZX48, czyli ten komputer, w którego obudowie się znajduje ta maszyna. Później mamy 128, no i później mamy plus 3 oraz mamy też komputer Pentagon, to jest rosyjsko-radziecka konstrukcja, taki rozszerzony spektrum, który miał chyba od razu wbudowany tryb turbo 7 MHz, z tego co pamiętam. Oprócz tego, że miał wbudowane turbo, to też miał jakieś rozszerzone tryby graficzne i też chyba miał jeszcze dodatkowo jakąś kartę dźwiękową. Kolejna opcja to opcja panning, ABC, ACB albo mono i jest to sposób miksowania trzech kanałów wyjścia dźwięku z układu AY. Mogą być one miksowane do jednego wyjścia mono, mogą być miksowane tak, że A jest na jednym kanale, C jest na drugim, AB jest na dwóch
razem i mogą być miksowane tak, że A jest na jednym kanale, B jest na drugim, a C jest na dwóch naraz. I jeden z tych dwóch to jest miksowanie europejskie stosowane zazwyczaj na zachodzie, drugi to jest miksowanie stosowane zazwyczaj w Polsce i na wschodzie Europy. Zabijcie mnie, nie pamiętam, które jest które. Kolejna opcja to jest tryb joysticka. Tutaj do portu wkładamy sobie joystick atarowy, ale to jak on jest wykrywany w środku spektruma zależy od tej opcji. Albo może być on traktowany jako joystick Kempston. To jest taki interfejs firmy trzeciej, który był dopinany z tyłu komputera i jest to najczęstszy sposób interakcji joysticka z komputerem Spectrum, albo też możemy ustawić się w tryb działania Sinclair. Tutaj trochę inaczej jest rozpoznawany ten joystick przez system komputera i tryb Sinclair był chyba w 128 plus 2 i plus 3 używany, ale większość gier działa w obu trybach, a najczęściej w Kempstonie. W kolejnej opcji możemy wybrać, jaki rodzaj basica systemu operacyjnego komputera ładujemy przy starcie. Defaultowo jest to ta wersja, która znajdowała się w oryginalnych komputerach ZX Spectrum. Ta wersja Basica miała jakieś błędy z tego, co kojarzę i co jest napisane w instrukcji obsługi. Druga wersja to jest LG, LG to jest Looking Glass ROM i to jest rozszerzona, poprawiona wersja Basica ROMu komputera z jakimiś dodatkowymi instrukcjami obsługi. Trzecia to jest OpenSA i to jest taki rozwojowy Basic z 2012 roku. Kolejna opcja to jest metoda podłączania karty SD do komputera. DiffMMC to jest to takie rozszerzenie standardowe, które normalnie w komputerach Spectrum wkładało się z tyłu komputera do szyny rozszerzeń, się tutaj wsuwało, a my oczywiście mamy to rozszerzenie wbudowane w środku i na tym rozszerzeniu działa na przykład ten Exodus system DOSowy. Druga opcja to jest ZC przez plus 3A, to jest jakaś opcja emulacji stacji dyskietek, której nie znam, więc nie będę tutaj nic bajdurzył. No i też możemy kartę SD zupełnie wyłączyć. Ostatnia opcja to jest opcja, z której naprawdę się cieszę. Generalnie ULA to jest układ generujący grafikę w komputerze ZX Spectrum, a ULA Plus to jest taka rozwojowa wersja układu, dzięki której możemy uzyskać większą ilość kolorów naraz na ekranie. I co ciekawe, całkiem sporo gierek na te ULA Plus wychodzi, albo jest na to ULA Plus przerabiane. Kolejna opcja to DAC, też super sprawa. W tym komputerze, oprócz oryginalnego układu AY dźwiękowego, mamy też przetwornik, czyli dodatkową kartę dźwiękową. I ona może działać w kilku trybach. Może być wyłączona, może działać w trybie Covoxa, czyli takiego przetwornika jednokanałowego. W trybie przetwornika SD to się chyba nazywa Sound Drive i to są cztery kanały, a możemy mieć to i to naraz włączone, bo to się teoretycznie z sobą nie gryzie. Mamy jeszcze zaawansowane możliwości. W tych zaawansowanych możliwościach możemy sobie włączyć lub wyłączyć pokazywanie, czy nam się coś na karcie SD zapisuje. To się pokazuje w postaci takich pasków z boku, podobnie jakbyśmy nagrywali coś na kasetę. Możemy włączyć albo wyłączyć Bright Boost, czyli rozjaśnienie ekranu. Ja mam teraz włączone. Jakbym wyłączył, to widzicie, ekran zrobił się ciemniejszy. Kolejna opcja to jest automatyczne dobieranie prędkości procesora. I działa to w ten sposób, że jeśli mamy to włączone, to procesor przyspiesza w momencie zapisu albo odczytu czegoś z karty SD. No, czyli mamy takie turbo dyskietkowe. I ostatnia sprawa to jest możliwość włączenia przejściówki na VGA, która nazywa się ZKit 1. Ja takiej przejściówki nie mam, także tutaj nic nie będę ruszał. No i możemy też zapisać w tym miejscu wszystkie opcje. I to są wszystkie opcje, które są tutaj schowane. Nie wiem, czy mówiłem wcześniej, ale do tego menu wchodzimy przytrzymując ten klawisz Magic, guzik Magic troszkę dłużej. A jeśli go naciśniemy troszkę krócej, to wchodzimy tutaj do browsera, który jest częścią Exodosa i właśnie z tego miejsca będziemy uruchamiać wszystkie gierki. I tak na chwilę sobie przerywając, chciałbym zauważyć, jak fajne i intuicyjne jest menu konfiguracyjne tego komputera. W ogóle sam fakt, że możemy się z niego praktycznie na żywca przełączać pomiędzy różnymi komputerami i zmieniać różne opcje, to super sprawa. Może takie podejście jest oczywiste, jeśli się używa emulatora na PC-cie czy Raspberry Pi, ale w przypadku prawdziwego sprzętu
to już nie jest takie oczywiste. W ZX Omni na przykład podobną konfigurację trzeba zmieniać wykałaczką, przełączając maciupkie, nieopisane switche z boku komputera. Posiadanie zamiast tego intuicyjnego menu ekranowego jest ogromnym plusem. Plusem jest też to, że choć to menu jest właściwie samo wyjaśniające się, mamy też opis wszystkich opcji tego menu w instrukcji obsługi. Dobra, tyle przerwy, wracamy do testów i Exodosa, którego nazwę ciągle źle wymawiam. Ja o tym Exodosie już opowiadałem przy okazji recenzji ZX Omni, też przy okazji recenzji Just Nano SD z Axona, no ale tutaj możemy też sobie pokazać, o co tutaj chodzi. Generalnie chodzimy kursorami i naciskając Enter uruchamiamy programy. Dobra, tu mam wgrane troszkę rzeczy. To, co mogę Wam od razu uruchomić, to jest demo Bad Apple. Wiadomo, jak się nie uruchomi demo Bad Apple na jakimś komputerze, który się posiada, no to się tego komputera po prostu nie posiada. Także uruchommy to demko. Przy okazji możecie zobaczyć, że tutaj plik tab z danymi do tego demka zajmuje ponad 2 MB. Naprawdę robi wrażenie, chociaż tak naprawdę jest ono tylko takim strumieniem danych, które lecą sobie non-stop z kasety. Zresetujmy komputerek. Ok, to było demko, takie bym powiedział, na zwykłego ZX Spectruma, ale mam też tutaj demka na ULA Plus, czyli te demka wykorzystujące dodatkową grafikę tego komputera. No i być może na Was to nie robi tu jakiegoś mega dużego wrażenia, ale musicie wiedzieć, że to już jest coś z, można powiedzieć, rozszerzoną kolorystyką. Wyglądają te obrazki całkiem spoko, ale nie robią na mnie jakiegoś takiego dużego wrażenia, więc sprawdzimy sobie coś innego. O, to jest właśnie demko, które robi robotę. Jak takie coś widzicie na spektrumie, to widzicie, że macie większą ilość kolorów niż normalnie. Ale chyba najlepiej będzie pokazać tą ULE Plus na przykładzie jakiejś gry. Okej, tutaj widzicie... zginąłem! Dobra, tutaj widzicie spektrumowe kolorki. I tak ta gra wygląda w trybie zwykłego spektruma. A jeśli przełączymy się na tryb ULA Plus, no, od razu na ULI Plus widać różnicę. Mamy tutaj dostęp do takiej palety bardziej, bym powiedział, naturalnej, a nie tej z CGA, bezpośrednio takiej pstrokatej. I ta gra wygląda od razu lepiej. Teraz nie będę się za bardzo rozwodził nad samym ULA Plus. Raz, że nakręciłem kiedyś filmik nawet na ten temat przy okazji recenzji takiego dodatku ZX HD do Spectruma, dzięki któremu można było Spectrum podłączyć przez port HDMI do jakiegoś tam telewizorka, a dwa, że może dzięki temu sprzętowi też do tematu ULI wrócimy. Także tyle na temat układu ULA Plus i rozszerzonej palety kolorów. Długo szukałem w internecie jakichś demek, które mógłbym Wam pokazać, które by pokazywały możliwości tego komputera jako rozszerzonego komputera ZX Spectrum, ale udało mi się kilka takich demek znaleźć. Pierwsze z nich pokaże nam możliwości Pentagonu i to jest demko Across the Edge. Thank you.
Kolejne demko, jakie Wam pokażę, to demko Vida i ono wykorzystuje Kovoxa. Demo i po demku. Więcej demek nie będę Wam teraz pokazywał, no bo to nie czas ani miejsce, to pokażę Wam, jak wgrywa się tutaj za pomocą komórki oprogramowanie. Ten program, który jest wspomniany w instrukcji ZX Tape Player, on już niestety nie jest dostępny na sklepie Androida, bo niestety jego twórca zmarł i chyba jego konto zniknęło, ale znalazłem inny program, nazywa się Play ZX, robi praktycznie to samo. Załadujmy więc jakąś gierkę, może niech to będzie Pac-Man. Pac-Man nawet tutaj jest. Może Pac-Mania. O, Pac-Mania jest na 128K. To powinno ładnie wyglądać. Mamy wybrane. I co? Tylko sprawdzę, jaki mamy komputer ustawiony. Akurat 48, także zmienimy na 128. OK, mamy 128. Teraz co? Teraz musimy załadować grę, tak jak jest w instrukcji napisane, komendą load i Pac-Mania play. OK, program wykryty i teraz tylko musimy poczekać 4 minuty i 53 sekundy. Bardzo fajne jest to, że w spektrumie, gdy czekamy na załadowanie się gry, bardzo często nam się na ekranie pojawiają jakieś fajne graficzne plansze, które też tak mniej więcej oznaczają progres ładowania samej gierki. Okej, gra się załadowała, po czym się nam kurde spektrum zrestartował. Co za lipa. Dobra, w związku z tym spróbuję włączyć jakąś malutką gierkę. Pierwszą z brzegu, żeby tylko pokazać, że działa to ładowanie. No niestety w przypadku Spectruma to tak już jest, że te komputery czasami potrafią się zawiesić, bo tak. Tak jest po prostu urok tych komputerów. O, tym razem sukces. Możemy grać pewnie na klawiaturze. Wow. Dobra, zginąłem. Chciałem Wam po prostu tylko pokazać, że to ładowanie z komórki działa, ale bądźmy szczerzy, najczęściej będziecie ładować z karty SD te obrazy, bo jest to najwygodniejsze, najszybsze. No i to polecam Wam robić. W sumie nie pokazałem Wam w tym momencie, jak sparować komputer z komórką, ale jest to trywialne i opisane w instrukcji. Po włączeniu ZX-a zgłasza się on nam na komórce jako urządzenie o konkretnej nazwie, jako słuchawki i wystarczy w to kliknąć i je sparować i dźwięk z tego telefonu będzie od tego momentu transmitowany przez Bluetootha na komputer. A przy okazji ten program, który tutaj używam, można też używać ze zwykłym ZX-em, łącząc komórkę kablem mini jack audio z wyjścia słuchawkowego, jeśli takie mamy, lub z przejściówki USB mini jack, wkładając ten kabel do portu magnetofonu w spektrumie. Nie byłbym sobą, gdybym sobie tego komputera nie rozkręcił i nie zajrzał pod maskę. Spójrzmy więc, co tam się kryje. No to otwórzmy nasz komputerek, ja już go rozkręciłem. Otwórzmy go. Tutaj nawet chyba nie będę musiał tasiemek odrywać, wyciągać, bo wszystko widać jak na dłoni. Tak, moi drodzy,
wygląda płyta CZ512. Jak widzicie, jest ona o połowę mniejsza od takiej zwykłej płyty spektrumowej. I co na niej tutaj możemy znaleźć? Tutaj mamy serce komputera, procesor Zilog Z80. Obok znajduje się układ dźwiękowy AY3. Tutaj mamy kość pamięci. Tutaj mamy kość z ROMami. To na środku, ten kwadratowy układ, to jest układ programowalny CPLD. Tutaj siedzi cała logika komputerka. Tutaj mamy, z tego co kojarzę, płytkę z Bluetoothem. Tutaj obok byśmy mogli sobie podłączyć płytkę z Wi-Fi. Tutaj mamy dwa złącza. Jedno z nich to jest złącze EGA do podłączenia monitora. Drugie to jest złącze PS2 do podłączenia klawiatury, ewentualnie PC-towej zewnętrznej. Natomiast tutaj ta taka szyna to jest miejsce, do którego możemy podłączyć różne dodatkowe płytki, rozszerzając możliwości CZIF-a. I na przykład w instrukcji obsługi jest tutaj napisane, że można w to miejsce włożyć dodatkową kartę dźwiękową. Tutaj widzicie, wsuwając te piny w to złącze. Także bardzo ciekawa sprawa. I ostatnia sprawa, którą warto pokazać, to tutaj jeszcze jest złącze, które umożliwia włączenie możliwości nagrywania na ten flash ROM. A jeszcze jedna sprawa, tutaj jest złącze JTAG, które służy do programowania i diagnostyki całego komputera, a tak naprawdę chyba układu CPLD, z tego co kojarzę. I chyba wystarczy tego otwierania komputerka. Skręcimy go z powrotem. Skręcimy go sobie z powrotem i raczej go już chyba w najbliższym czasie otwierać nie będę. Trochę mnie może korci to złącze, do którego można włożyć kartę z Wi-Fi. Może się tam kiedyś coś pojawi. Dobra, komputer złożony. I co? Podobało Wam się wnętrze tego spektruma? Mi tak. Muszę powiedzieć, że to rozwiązanie, ta płyta CZ512, choć oparta podobnie jak ZX Omni i inne klony, na założeniach jeszcze z pierwszych klonów Spectruma 128, z klonów Harlequin, wygląda bardzo nowocześnie. Jest fajnym połączeniem tej nowoczesności, funkcjonalności i rozwojowości z tradycją. A przez tradycję mam tutaj na myśli użycie osobnych układów procesora i układu dźwiękowego. Dla kogo przeznaczony jest ten komputer, ten zestaw? Łukasz, jego producent, powiedział mi, że celuje w trzy grupy odbiorców, nie licząc tej oczywistej, maniaków retro, takich jak na przykład ja. Czy może wy? Do ludzi, którzy za młodu grali na tych komputerach lub słyszeli o nich i teraz chcieliby sobie taki sprawić, ale nie są na tyle znawcami, by móc samodzielnie taki sprzęt odrestaurować, czy też zrobić magisterki w tym, jakie dodatki, interfejsy, joysticki, zasilacze i tym podobne trzeba sobie jeszcze dokupić, by móc ten komputer realnie używać. Ludzi, którzy chcieliby ten komputer wykorzystać jako platformę edukacyjną, szkoły, nauczycieli, koła zainteresowań, które dzięki niemu mogłyby nauczyć dzieciaki podstaw programowania i automatyki. Automatyki, bo do komputera też można dokupić karty rozszerzeń dla takiego właśnie zastosowania. No i oczywiście muzea komputerów, kluby starych komputerów, jakieś świetlice, gdzie by można było przyjść z dziećmi i zobaczyć, jak to się drzewiej grało na tym sprzęcie, ale jednocześnie zrobić to w sensowny, jak na XXI wiek, sposób. Jednym z celów Łukasza jest też stworzenie takiego stanu rzeczy, w którym Neo i części do niego byłyby dostępne do zakupienia od ręki, bez zbędnego czekania, bez proszenia się. Muszę powiedzieć, że choć ja mam dość mocną tolerancję na czekanie na realizację retro zakupów, to też ostatnimi czasy została ona nadszarpnięta. W tym momencie po Polsce rozeszła się pierwsza partia tych maszyn, a zainteresowanie nimi troszkę zaskoczyło Łukasza, także akurat teraz, w tym momencie, jeśli będziecie chcieli kupić komputerek, będziecie musieli kilka dni poczekać, bo będą one dostępne na normalnych, szybkich zasadach od około 15 stycznia. Całe zestawy kosztują obecnie około 1100-1200 zł, co muszę powiedzieć jest naprawdę dobrą ceną, jak na to, co znajdziemy w środku. Jeśli ktoś mi nie wierzy, to niech zajrzy do sklepów i na portale aukcyjne i sprawdzi alternatywy. Nie tylko w obrębie ZX-a, ale i ogólnie komputerów 8-bitowych. Docelowo w sklepie Mumio ma się znaleźć dostępne od ręki cała gama części i akcesoriów związanych z ZX-em
Neo. Obudowy, instrukcje, pudełka, kable, zasilacze, wyłączniki, karty rozszerzeń Bluetooth i Wi-Fi. Także niezależnie od tego, czy ma się komputer z tego sklepu, czy płytę główną kupioną gdzie indziej lub zlutowaną samemu, ma się on stać takim polskim hubem dla platformy CZ512. Jedyne, czego nie będzie można tam znaleźć w tym momencie, to gołe płyty główne, których produkcją w Polsce od dawna zajmuje się znany z produkcji wszelkiego dobra elektronicznego Zaxxon. Jeszcze dwie ważne informacje. Mumio ma pozwolenie na sprzedaż komputera ZX Spectrum Neo od posiadaczy marki i znaków towarowych brytyjskiej firmy Sky, na razie tylko na rynek polski i w ograniczonej, ale wystarczającej na nasze warunki liczbie sztuk. Niestety firma Sky podchodzi od wtopy z konsolami Vega Plus do takich inicjatyw dość ostrożnie, ale jak widzicie w całkiem sensowny sposób, no i jest to też sprawa rozwojowa. Druga sprawa to fakt, który nikogo nie powinien dziwić, a do niedawna też nie powodował żadnych emocji. Autorem Sizyfa 512 jest Rosjanin Jewgenij Pietrowicz Łozojow. Nie jest to nic dziwnego, bo poziom miłości, jakim darzony jest komputer ZX Spectrum za naszą wschodnią granicą, to rzecz ogólnie wszystkim znana. Stamtąd pochodzą przecież najsłynniejsze rozwojowe klony tej maszyny, o których już była mowa, pentagony, które są de facto w tym momencie standardem i teraz tworzy się klony tych klonów. Jednak ze względów oczywistych Łukasz, korzystający nomen omen z open source'owego projektu Sizyfa, postanowił część zysków z jego sprzedaży przeznaczyć na wsparcie Ukrainy i jej mieszkańców. Jeśli idzie o mnie, to jestem pod wielkim wrażeniem tego komputera, bo nie zdawałem sobie do tej pory sprawy, jak bogaty funkcje i możliwości jest sam Sizyf. Ale to też dlatego, że gdy decydowałem się na zakup next-genowego Spectruma, nic poza ZX Omni nie było dostępne w miarę od ręki. Pół roku to od ręki było w tamtym momencie. Jestem też pod wrażeniem całego zestawu, który zawiera wszystkie potrzebne do grania na tym komputerze rzeczy. No i posiada też instrukcje. Wiem, że znawcy ZX-a pomyślą, że po co komu instrukcja, ale jako osoba zajmująca się wieloma komputerami muszę Wam powiedzieć, że jeśli sięga się po coś, co nie jest Waszym głównym sprzętem, taka instrukcja, szczególnie na początku, to zbawienie. Czyli co, czeka nas w tym momencie na kanale kilka streamów ze Spectrusiem. W sumie dawno nie było, więc w sam raz. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, zapraszam do wsparcia, czy to na YouTubie, czy to na Patronite. Zajrzyjcie na naszego Discorda i co, widzimy się już niedługo, pozdrawiam serdecznie, Bork Retrogralnia.